No cześć, dawno tego nie robiłem, czas na draft. Pograjmy jakimiś fajnymi kartami, mamy te nowe ikony dynastii, więc kto wie, może uda się którąś z nich przetestować. Formacja? Niech będzie 4-3-3 ofensywnie, bo mamy tutaj tak naprawdę piłkarzy z każdej możliwej pozycji. Zaczynamy, no dobra, może być Hansen, bo jest grywalna. Następnie Harry Kane, którym jednak grać nie chce. Nie, no dobra, jak tak będzie sypać, to ułożymy kolejny draft, bo to jest na razie nieporozumienie. Wow, Sava, okej. Okay. Chciałem nawet ją kupić pewnego razu do składu, więc No jednak Zizu, wybacz Pele, wiem, że byłbyś niesamowity, ale musimy przetestować tutaj nowego Zidana. To mi się już podoba, tutaj trochę gorzej. Zawsze boli mnie w draftach to, że takie karty potrafią lecieć w tym samym piku, nie? Liczę na lepszego środkowego obrońcę, dlatego też nie brałem tego Gomeza tutaj. Mendy! No właśnie się zastanawiałem i tak, on otrzymał kolejną kartę specjalną za nic. Najpierw Centurion, teraz ta dynastia, ale dobra, no już weźmiemy tego, bo on jest chory, plus nic więcej mówić tak naprawdę nie muszę. Tutaj Inkapie, już nim grałem, jest szybki. Fajnie, że poleciał Zizu, ale jednak chciałbym mieć kogoś ciekawszego na napad. Tutaj postawmy na Sommera. I jest Eric Cantona, no dobrze, to jest już karta, którą zagrać mogę. O to mi chodziło, tylko jeszcze skrzydełka, nie? No właśnie, ajajaj, jeszcze Rudhuli, dobra. Gramy tym, nie? No nie mogę zignorować takiego środka pola. Szczerze, nawet z tym skrzydłem idzie to przeżyć. No niestety nikt tutaj nie ma lewego skrzydła, ale wezmę Sakę. Jarzinho! Jeszcze jakiś fajny środkowy obrońca i będę spełniony. Niech będzie Karamoch, bo chcę bardzo do nas trafić. Obym nie pożał... O Boże, Cafu. Nie no, co to jest? Autentycznie, co to jest za skład? Nie przypuszczałem, że właśnie dzisiaj... Eusebio! Jak ja mam to ułożyć? Nie no, po prostu bez grania, no. Dobra, możliwe, że to będzie najdroższy draft w historii. Niech będzie Luis Diaz, miły akcent z Liverpoolu. No jeszcze tylko środkowy obrońca. Ajajaj, Alexia Putellas. Uwielbiam ją. Biorę pod overall, żeby w razie czego z ławki wpuszczać tutaj bez historii. No i ostatni obrońca, proszę, bo jest trochę... Trzeba było brać Gomeza. No i bramkarz tutaj też bez większej różnicy. I teraz zastanawiam się, co zrobić. Hava Sissoko. 171 cm wzrostu, 53 tempa. Akceptuję to wyzwanie. Drodzy widzowie, jest to skład za blisko 25 milionów, nie licząc ławki rezerwowych. Czas odpaść w pierwszej rundzie. Okej, okay, Forster. Dobra obrona. Ham w środku pola? No widzę, lecą dobre karty. Zobaczmy, kto wykona ten stały fragment gry. Myślałem, że jeszcze tutaj ławkę rezerwowych zawoła do tego stałego fragmentu gry. Będzie to Mia Ham. Brawo, Inkapie. Ogółem zaczynam się trochę bać, bo rywal perfekcyjnie rozpoczął to spotkanie, ale jest tutaj ten Jarzinho. Faul, czerwona kartka. Niestety żółta. Eusebio, podanie do Zidana. Świeżutka karta dynastii. Zizu. Podanie. Eusebio, będzie strzał, dobra interwencja. Trzeba strzelać, póki on ma tego Forstera, nie? Bo on, no nie wygląda najciekawiej. Sava, przed pole karne, to jest Sissoko, nasza obrończyni. Zizu, mocne, prostopadłe podanie, świetnie. Eric Cantona, pierwsza sytuacja. Cantona, prec... Serio, nie trafiłem? Zizu pięknie wjechał, lewa noga, yes! No to jest niespodzianka, rage quit. Spotkanie drugie, obrona tragiczna, pomoc lepsza, napad taki... Kurde, dobra, pole... Ładnie mi sypnęło. A to było pierwsze podejście do draftu. Eusebio, próba fałsza! Panie i panowie, to słupek? Ale ja wam gwarantuję. Ale co jak to... Ale w razie czego gwarantuję wam. Jesteśmy w rundzie trzeciej, tylko no... Jeszcze chwila. Dobrze, Cantona, taranujemy. Hop! Ajajajajajajaj, 1-0! Pięknie! Mamy to! Kurde, ale takim składem trochę dłużej bym chciał też pograć, nie? No chyba nie ma już rywali na moim poziomie, kurde. A jednak to się znalazł, Hulit, Maldini na środku obrony, Puszkasz na napadzie. No nie będę ukrywał, trochę tym Maldinim grałem i mam prawo się go obawiać. Uwaga, Karamoch kontra Inkapie i to jest piękna parada. Nie, to jest rzut karny i żółta kartka. Dawaj, Sommer. Wierzę w ciebie. Sommer, Doln... Kurde! Chwila, Jarzinho, błyskawiczne od... Cantona... Idziemy za ciosem! Jak to wchodzi, co jest? No powiem tak, no można strzelać, da się strzelać takimi zawodnikami. Ponownie przy piłce Sava, Zizu, to będzie... Obok bramki? No ja będę rozczarowany, jak żadną z tych kart nie strzelę czegoś zza pola karnego, kurde. Kłopoty, Rudhulit! Wiedziałem, że tam będzie strzelał. Dobra, wiem, że w to mi nie uwierzycie, ale wywaliło mi konsolę. Ech, zobaczmy, jakie nagrody za to dostanę, ale ułożymy sobie jeszcze jeden, bo kto wie, może chociaż w jednym meczu przetestuję kogoś, kim nie grałem. Szkoda, bo byliśmy na drodze do finału, ale chociaż trochę tymi kartami mogłem się pobawić. Postawmy teraz na 4-3-2-1. Okej, Pires. No nie ukrywam, trochę mnie to ale dobrze. Takim Johanem mogę zagrać jeszcze ani razu. Nie używałem go w tej grze, nieważne w jakiej wersji. Więc nawet dla niego sobie jeden mecz zagrałem. Słuchajcie, przepraszam najmocniej, że się to tak skończyło. Benzema też mega grywalny, ale no to nie było coś, nad czym miałem kontrolę. Sami widzieliście, że coś z prądem chyba było nie tak, bo mi światła mignęły.
Undertaker nigdzie po mnie nie przyszedł na szczęście jeszcze. No to nie będzie tak samo dobry draft. Może chociaż lepsza defensywa, jakiś tu Alfonso. O, jest nowy Mendy, dobra. Choć co jak co, ten Alfonso też wybitnie wygląda. Tutaj Khalidu Koulibaly. Mamy trochę zgrania z tej ligi saudyjskiej. Dołóżmy Danka, bo jest najszybszy. Walker, Marc-André Ter Stegen. Jest okej, okay, no dobrze, jest jeszcze lepiej. Napad już mamy, jestem zadowolony. To teraz pomoc, obrona. No niech będzie Cafu, jest lepszy. Ktoś do... O, Leo! Dobra, mam nadzieję, że teraz mi nic nie wywali, nie? No, nie bez powodu zgasiłem sprzęty za sobą. Wybacz, Karim, ale stawiam jednak na Leo. Choć nie wiem, czy puszkarza... O Jezu, jeszcze Cantona wraca, dobra. Cantona był niesamowity, więc wybaczcie, ale o, zagramy tak. To mi się podoba. Jest Sadio. Dobra, środek pola i obrona. Frimpong, to mi się podoba, ale też ten nowy Højlund. Nie grałem nim, pewnie nim nie zagram. Prawego obrońcę mam, więc wezmę tutaj piłkarza Manchesteru United, żeby kibice też się ucieszyli. Nie tak źle sobie radziłem przed chwilą z tą francuską, więc myślę, że Koulibaly też da radę, ale tu mamy środkowego pomocnika z Ligi Saudyjskiej, więc i zgrania będzie Somerville, Gabri Veiga, plus dwa zgrania do drużyny. Okej, okay, no da się tym zagrać. Mukiele, Jaume Costa, bramkarz już tak bez znaczenia, z Hiszpanem zyskujemy trochę więcej zgrania. To też jest fajna ekipa. Choć tego Piresa nie chcę w środku pola, co ja robię? Żadnego środkowego pomocnika nie mam. Dobra, poradzimy sobie. Nie wiem, na kogo gram, wiem, że gram na dwie osoby, tutaj paczka też niesamowita. Mówię, mi zależy na wygraniu jednego spotkania, ale Johan, on ma power shoty, zobaczmy jak wyglądają. Solidnie. No też Ronaldinho jest, ale ja jeszcze, jak to leci? Dobra, ale Cantona, niech ta piłka szybciej opada. Mam nadzieję, że coś zrobię tym Messim, bo bardzo chciałem go trafić wypożyczonego. No to było po prostu niemożliwe. A trochę tych paczek wtedy otwierałem z wypożyczonymi. Leci Coman. Poda czy strzel? Okej. Okay. Oj, Cantona dosyć łatwo. Potężny udo... Kroi w dośrodkowanie. Eric Cantona musiał to zrobić. I leci ponownie Cantona. No Maciado załatwiony. Eric Cantona. Cyk, klasyk i... No to powinien być karny, bez przesady. Czy będzie tapin? Nie no, Koulibaly, po której stronie ty grasz? Leo, podajemy, żeby nie grać ciągle na niego, prawda? Też bez przesady. Tutaj mamy innych piłkarzy, którzy potrafią uderzyć. Na przykład... Pires? No prawie. No wyprzeć tego Maciado dobrze, Cantona. Eric Cantona. Finezyjnie. 2-0. No i Messi do Johana Cruyffa. Jak to pięknie brzmi. Może jakiś power shot? Uwaga! No... Cantona kontra Calvin Phillips. No może kartka jakaś? Czerwona, to mi się podoba. Nie wiem, czy da się w tej grze z takiej odległości. Mogę oczywiście spróbować. Messi! Rożny! A nawet nie, bo będziemy mieli jeszcze okazję do dobitki. Leo z pola karnego. Johan, jakaś przewrota. No, hop. Szczerze, chciałem podać do Leo Messi. No i... Nawet nie wiem, czy ja tam gałki nie wygiąłem. Jest jednak błąd, podcinka. Eric Cantona, ależ to było dobre. No to co? Runda druga. Dobra, kogo on ma? Eusebio Ginola. Ma kim postraszyć? Mam nadzieję, że... Aha, on jeszcze kogoś z ławki będzie wpuszczał, to nieźle. No górą miałeś podać, ja nie wierzę. Leci Cantona, ładnie się zastawił, dośrodkowanie Messi! Dobrze, szybko, 1-1. Nie, ten Ginola to jest przesada, naprawdę, czemu on jest taki dobry w tej grze? Nie no, ja tym Cafu nie mogę mu piłki nawet odebrać, jak naciskam odbiór. Eusebio, to jest raczej 3-1, nie, ale Ter Stegen naprawdę dobrym bramkarzem jest. Cantona, świetne zgranie z Leo. Leo w polu karnym dziubnie to. Dobra, dobitka, mamy 2-2. No i ja, nie no, proszę was. Oczywiście rywal jest dobry, ale w jego rękach ten Ginola to... Ja się czuję, jakbym grał na Cristiano Ronaldo 99. Świetnie, Cantona, mam nadzieję, że wyrównamy, robimy to. Salah! No, szybko i skutecznie, 4-3. Nie, no, nawet bez precyzyjnego wykończenia, serio. Johan, cyk, po obwodzie. Leo, a ty z kim gra... Nie. Chciałem tam zrobić dużo, to prawda. Ale chodzi o to, że ja tam wszystko zrobiłem idealnie, niestety, no. 6-3. Jeszcze zobaczmy, Leo Messi dla widzów. Leo Messi idealnie podciął, tylko wsparcie tutaj potrzebujemy Cantona. Cantona leci, Eric, cyk, dobrze, wyczekałem. Gabri Veiga, podanie, będzie remis, panie i panowie, Cantona, 6-6. No teraz niestety seria błędów w defensywie, prawdopodobnie znów będę musiał odrabiać, chyba że... No, jednak trafia. Prosta piłka na Haalanda, ten chyba sobie poradzi z naszą defensywą. O Jezu, na czerwonym i tak było blisko. Benzema, Pires... Za wolne to było. Chciałem tego Højlunda znaleźć, ale jeszcze Benzema, Højlund, Rasmus Højlund i to jest ile? 7-7, bo się wynik nie pokazuje. Będzie dogrywka.
Chyba, że rywal przebiegnie od środka. On przebiegnie od środka, nie będzie dogrywki. Poprzeczka! Dlatego Ginole trzeba od razu jakoś skasować, ale ja nie wiem, on się tak porusza, no przecież co to jest, co to jest? Haaland na prawej nodze i nie trafia. Oj, będzie Haaland, choć myślałem, że tutaj coś akrobatycznego poleci. Tak czy siak, rywal ponownie obejmuje prowadzenie. Ginola i Haaland, to już koniec. Mamy jeszcze 90 minut, będę próbował, no 9 do 9 wyglądałoby śmiesznie, ale... Nie liczę na to, tutaj brakuje już sił u mnie i u moich piłkarzy. No nic, no było to chore spotkanie, ale i tak, najbardziej mnie boli, że nie mogliśmy dokończyć draftu tą moją pierwszą drużyną, bo tutaj no grałem, by po prostu sobie pograć. No niestety, są rzeczy, nad którymi się nie ma kontroli jak prąd, ale sobie paczki otworzymy. Tutaj jakaś złota paczka premium i od razu zaczynam od Argentyny, SP, to na pewno jakiś kozak, Palacios. To jest duża złota paczka, trzy rzadkie karty, no bez historii. Urany, Chan. Brazylia, jakiś Neymar, 100 tysięcy? Thiago Silva? Nawet nie on. O, jeszcze Mbabu, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Bardzo fajnie było pograć tym kantoną. No ta pierwsza ekipa była niesamowita, ale szczerze nie jestem fanem Cafu. Jakoś nie przemawia do mnie ten prawy obrońca. Myślałem, że Messi troszeczkę więcej zrobi, ale też no już byłem troszeczkę zdemotywowany przez to, że ten pierwszy draft się nie udał. Tak czy siak zawsze to przyjemność zagrać takimi zawodnikami. Mam nadzieję, że chociaż trochę dobrze się bawiliście. Dajcie znać w komentarzach, która najlepsza karta w tej grze była przez was testowana, kim wam się grało najlepiej. Do zobaczenia, cześć!